Kochani, jesteśmy w Narodowym Forum Muzyki, Sala Czerwona, gdzie za chwilę rozpocznie się koncert pod tytułem Bajkowe Igraszki. Koncert jest zwieńczeniem projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku, w ramach którego dzieci trenowały grę na instrumentach perkusyjnych i rytmicznych pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów razem z muzykami z Fundacji imienia Brata Alberta, z osobami niepełnosprawnymi. Mam nadzieję, że właśnie te wrażenia artystyczne będą bardzo, bardzo tutaj wysokiego lotu i że będę dumna z uczniów tutaj i z nauczycieli z PSAR i z pozostałych artystów wszystkich też. Nasz synek chodził na zajęcia muzyczne przez całe lato. Uczyli się poznawać muzykę tak naprawdę, bo to były dzieci, które nie miały styczności akurat od nas. No czekamy na finał. Na pewno będzie udany i będą wszyscy zadowoleni. Niesamowicie zaskoczone efektami tych warsztatów, jak dzieci właśnie pokazały wspaniałą wrażliwość, wyczucie rytmu, swobodę taką sceniczną i radość z tego, że grają, że są z nami na scenie. Coś pięknego. To, co dzieci jaką nowość wrzuciły tak na dobrą sprawę w to wszystko, co mogliśmy usłyszeć, to dla nas też jest pewna nauka, że te instrumenty najprościej im dać i oczekiwać od tego, żeby tak jak to czują, tak jak chcą, tak jak przeżywają daną muzykę, tak jak usłyszą, żeby po prostu wykorzystały te instrumenty. I to jest najlepsze rozwiązanie. Ja grałam na dwóch utworach na tamburynie, a w dwóch utworach na grzechotkach. Nawet nieźle się występowało. Czasami było trudno, ale jak się trochę poduczy, to jest dobrze. Bo my jeździmy na takie warsztaty, jeździliśmy tutaj i dzieci uczyliśmy jak grać na instrumentach i ja gram, jak są u nas też są warsztaty terapii zajęciowej i ja gram na bębnie gram. Trzymałem rytm i chciałbym podziękować publiczności. Przygoda była po obu stronach. Zarówno dzieci nie wiedziały, co ich czeka, tak? Jakie panie przyjdą, prawda? A teraz to się bardzo lubimy i zintegrowaliśmy się świetnie. Też dobrze, żeśmy się bawili. Odkrywanie wzajemnych dźwięków, kiedy trzeba grać z nami, a kiedy co? Nie trzeba grać, tak? I dziewczynki, i nie tylko, bo mamy tutaj naszego rodzynka, bardzo dzieci się pilnowały i naprawdę wszystkie są fantastycznie uzdolnione, dobrze się bawiły i co jest ciekawe, przed występem staliśmy tam, żeby nas wypuścić już na scenę, to wszyscy się denerwowaliśmy. Zabawa była fajna i to, że ktoś się interesuje czy nie interesuje, nie ma znaczenia. Jestem przekonana, że po takich doświadczeniach jest bardziej bliżej muzyki niż kiedykolwiek.